Conchita da Casa Mavro, Conchita Barbie Baby Langstrom Extra, Conchita Barbie Baby Langstrom, Conchita Radio, Conchita. Kolejny telefon, bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku, amen. Życzenia wszelkich was Bożych w nowym roku dla moich sióstr Marii Celienkiny z Pyrzyny oraz siostry Katarzyny i jej rodzinki z Jastrzębia Zdroju, dla kuzynki Franciszki i Poli, kuzyna Józefa z rodzinami z Lublina, koleżankę Anielę z rodziną z Krakowa, Franciszkę z Annę Szarę z Różlowej oraz wszelkich głos Bożych dla ojców i wszystkich pracujących w Radiu Maria i Telewizji Trwam. Życzenia składa Anna z rodziną ze Sprzyżyny. Bóg zapłać. Pani Anno, Bóg zapłać, a jaki był ten miniony rok? A to był dobry, był. W miarę. No, różne tam takie problemy ze zdrowiem, ale tak to ogólnie, tak nawet mam. Prawnusie się urodził, prawnuczek. W tym minionym roku, tak? Tak. O, proszę. No. A nie, w poprzednim oczywiście, w poprzednim, w 18. Nie? 18, tak, tak. Tak, nas nie ma Leonek. No, także babcia się cieszy. A nawet prababcia. Nie ma to porządnie. Prababcia, no także wszystkiego dobrego jeszcze raz dla mojego kochanego radia Maria i Telewizji Trwam, bo ciągle żyję z tym radiem i z telewizją Trwam, naprawdę. Kocham wszystkich i wszystkiego dobrego powiem. Również dla szanownej prababci. Z Panem Bogiem. To pani Anna, a my odbierzmy kolejny telefon, proszę bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. I strasznie się mam trzęsę, bo pierwszy raz się dodzwoniłam, a tak długo dzwoniłam. A nie zupełnie nie słychać tremy. Och, jaka tremy. Ale jak ja przez czasy dzwonię od rana. A jak ma pani na imię? Barbara. Pani Barbara, a z jakich okolic? No ten w takiej czapce, takiej poważnej, no to jest Pawełek, on tam nie bardzo mówi. No ale ma tutaj swoją sekretarkę w bieli, w białej tej, do ślubu już w Alce. To jest Dawidek Kotek, Dawidek Słodziak, Dawidek, który po prostu jakoś tak... Mu, albo on nie ma szczęścia, albo jemu to nie odpowiada, to czy tamto, różni tacy dziwni ludzie, no, że Dawidek chyba zostanie jakby gwiazdą filmową, w sensie takim, że nikogo nie chce, bo ten kłamie, ten oszukuje, ten niedobry, ten zły, ten po prostu ma jakieś tam inne. No Dawidek jest Dawidek Koszek. Cieszymy się, że możemy gościć u pani. Nie chce, żeby ktoś go po głupce pogłaskał, ma ze sobą zawsze misia, no z misiem śpi, no, także jak ktoś tego nie rozumie, że to jest takie ciepło, jeszcze dziecięce i musi być, a to przy mamusi, a to u Martusi Siusi, a to gdzieś tu przy opiece Matki Boskiej Ostrobramskiej swej, Częstochowskiej, Rzymskiej, Łacińskiej, a wy nie krymskiej, no bo linia mysia, linia opiekuńcza. Także Dawidek potrzebuje takiego ciepła, no. I tak wiesz, że ktoś mu coś na głowę założy, no to on nie rozumie, że ktoś mu dobrze życzy, że coś, ktoś go chciał przyodziać, no teraz mu się rozwaliły na przykład buty, prawda? No ja mówię, no dawaj, tutaj mam tu jeszcze ze 2-3 pary w pracy, przyjeżdżaj, no to zaraz się ubierzesz, no. I więc Dawidek powiedział, że wpadnie, mówię, że mam czekoladę, mam ciastko i tak Dawidka trzeba napoić i puścić, no, bo on przecież ciągle gdzieś leci, się umawia, no i jakoś tak, przyznam się szczerze, nie ma szczęścia do tego, tylko tak w Warszawie tutaj to nie ma takich ciepłych ludzi. W Warszawie to tak, bazar Różyckiego w głowie, już dziaduwa leci na bazar z torbami i z tymi wozami handlować, sprzedawać. I dzieci to samo, muszą jej pomagać, także no, Warszawa jest okropna. 13:39. Odbierzmy kolejne telefony, bardzo proszę. Nie
Bo ta piosenka, co była, to była taka, wiesz, twoich łez, to jest pierwszy, wiesz, stycznia, a mohery, wiesz, tu o łzach śpiewają, nie w 5:08. Mówię o nich 5:09, tak. Kangarze jakiś tam ma. No więc chciałam podziękować Panu Bogu za wszystko, za ten miniony rok. I to z Wam oczywiście, Radio Maryjan, wszystkim ojcom redemptorystom, siostrom zakonnym, bo samoświetnym, prowadzącym to radio. No, nie wiem, jakby wyglądał świat, gdyby Was nie było. Ja jestem bardzo wdzięczny, oczywiście, no, po prostu, no. Panu Bogu chciałam też, podziękować za jedną rzecz w minionym roku. No po prostu udało mi się odwiedzić takie sanktuarium maryjne i Berdytów, no. Ukraińcy by powiedzieli Berdyczów, nie? No po prostu Berdyczów ukraiński, tam jest taki sanktuarium. Tak jak tam powiedział Jan Paweł II święty. To tak jak dla nas Częstochowa, dla Litwinów Wilno, tak dla Ukraińców Berdyczów, nie? Po prostu bardzo dziękuję za to Panu Bogu, bo zawsze marzyłem, jak tego zobaczyłem, że istnieje takie sanktuarium. No i właśnie mi się udało, no. To jest takie, no bardzo znane miejsce na Ukrainie, takie, no, centralne. Kiedy się wybieram na Ukrainę, bardzo polecam. To jest takie bardzo urocze miejsce. Oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam ojca dyrektora, bo też ma takie marzenie, no nie wiem, może to jest marzenie ściętej głowy, nie? Kiedy się z nim spotkać, choćby na 5 minut, przywitać się, porozmawiać, no. Nie wiem, może to jest ten, który mówię, no, marzenie ściętej głowy, nie? Po prostu z tego, co słyszałem, to ojca dyrektora jest tak zabiegany, że to... Panie Norbercie, zapraszamy do Torunia. No, byłem u Was kilka razy, no, tylko jak no, też nie miałem szczęścia. No. I no, oczywiście, tak się mówię, dziękuję za wszystko. I też wszelkiego dobra dla Pana. Proszę? Wszelkiego dobra dla Pana, dla wszystkich radiosłuchaczy. No, dziękuję bardzo, Bóg da Bóg, to wszystko, szczęść Boże. Szczęść Boże, pozdrawiamy, to Pan Norbert. A my odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Mówi Jadwiga. Dzisiaj imieniny obchodzi czcigodny nasz proboszcz Mieczysław Górski z Szalowej. Życzymy mu wszystkiego najlepszego. Niech Matka Najświętsza macie w swojej opiece błogosławi Ci w pracy kapłańskiej. Dziękujemy Ci, że jesteś i modlimy się za Ciebie, by Cię Bóg obdarzył zdrowiem i pomocą był w potrzebie. Życzenia składają wdzięczni parafianie. Szczęśliwego nowego roku dla Radia Maryja i wszystkich ojców. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Pani Jadwigo, jaki ten miniony rok był dla Pani? No, był. Troszkę tak chorujemy z mężem, ale żyjemy i staram się iść w kościele, być w każdy dzień na mszy świętej. Mam blisko syna tutaj, niedaleko mieszka koło mnie, to on mnie wozi i bardzo jestem mu wdzięczna, bo przez to, że blisko się tu ożenił, niedaleko domu naszego. I urodziła się nam prawnuczka Aleksandra. Mamy 6 prawnuków i 25 wnuków. I 8 dzieci. I wszyscy, no proszę, to gratulujemy jakoś, że mają pracę, to jest najważniejsze. Że mają pracę i są w miarę zdrowi. Dziękujemy Panu Bogu za wszystko. A z małżonek jak ma na imię? Franciszek. Pan Franciszek, i ile lat jesteście już? Jesteśmy 58 lat małżeństwa. 58 lat małżeństwa, no to przepięknie. Wczoraj był taki dzień, że ja tu przyszłam do męża właśnie tak jak na Sylwestra i na wczorajśmy wspominały, że bardzo płakała, jak szłam ze swojego domu. Proszę, 58 lat, to przepięknie. Też dziękujemy za ten przykład wierności. No. Wspólnego wędrowania. Dziękujemy wszystkim, Radio Maryja, dziękujemy, słuchamy. Cały dzień jest włączone Radio Maryja, wieczór telewizja Trwam i tak żyjemy. Żeby jakoś dalej było. Amen. Niech tak będzie. Dziękujemy za wszystko. Również pozdrawiamy i
wszelki łaska Boże na dalsze lata. Ugrzapać wielki z Bogiem. Z Panem Bogiem. To Pani Jadwiga, proszę bardzo. Piękne świadectwo również. Bardzo prosimy. Halo. Nie będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Bernadeta przy telefonie. Ja chcę podziękować za rok zeszły. Za rodziców, którzy przeżyli 63 lata w Związku Małżeńskim. Za siostry, braci, szwagrów, bratowe. Za to, że urodziły mi się dwa wnuki w maju w zeszłym roku. Wiktorii Kamilek. Za dzieci, za zgodę. Za wszelkie łaski, jakie otrzymaliśmy. Za Radio Maria, za ojców i za to, że miałam marzenie spotkać na Jasnej Górze Ojca. Za to też dziękuję i za wszelkie łaski, jakie otrzymaliśmy, dziękuję. A teraz w nowym roku życzę całej rodzinie Radia Maria, rodzinie swojej i ojcom, ojcu dyrektorowi, ojcu Dawidowi na ręce błogosławieństwa Bożego wszelkich łask. Niech Pan Jezus błogosławi na każdy dzień daru Ducha Świętego i wszelkich łask na każdy dzień. Bóg zapłać Pani Bernadetto. Czy ojciec przyjedzie do Górek w tym roku? Trudno powiedzieć, Pani Bernadetto, kto? To tam się właśnie spotkaliśmy dwa lata temu i na Jasnej Górze rano ojca pragnęłam zobaczyć, co się stało. Także Pan mówił, że ścięcie głowy, żeby ich spotkać, ale ja się marzę. To wszystko można zrealizować. Byłam na wielu pielgrzymkach, także dziękuję Panu Bogu za to wszystko. I za Radio Maria. Również dziękujemy i niech też ten nowy rok będzie czasem błogosławionym. Z Panem Bogiem, pozdrawiamy Górki. Z Panem Bogiem, Bóg zapłać. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dziękujemy za wszystkie telefony, za wszystkie słowa życzeń i pozdrowień. Kolejna taka sposobność będzie w późniejszym czasie na antenie Radia Maryja. Nasze kolejne spotkanie w rodzinie Radia Maryja po godzinie 15, a następnie koncert życzeń w dniu dzisiejszym o godzinie 17. To czas telefonicznych pozdrowień. Już słyszeliśmy Mieczysława, wiele, wiele osób, które noszą te imiona, właśnie są naszymi znajomymi w naszych rodzinach. Mamy te osoby, zatem niech te pozdrowienia popłyną szerokim strumieniem. Na zegarach 13.57 za ten czas naszego spotkania serca. Dziękuję za chwilę. Czas modlitwy z liturgii godzin, modlitwy popołudniowej, do której serdecznie zapraszam. Tymczasem Happy New Year. Zaśpiewa Jolanta Jaszkowska. Rysia, Rysia, święta dziś, Rysia, Rysia, Rysia.